Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Witam Państwa serdecznie. No, mam nadzieję, że jakoś sobie damy radę z naszą dyskusją, bo tematów jest bardzo dużo do opowiedzenia. A rozpocznę może od takiej trochę kontrowersyjnej tezy. Biegli rewidenci unikają rad nadzorczych, a rady nadzorcze unikają biegłych rewidentów. Gdybyście spróbowali ocenić, gdzie leżą problemy w tej komunikacji, o ile w ogóle są. Rajmondo, proszę Cię pierwszy o głos. No więc zacznę od tego, że w moim doświadczeniu biegli nie unikają rad nadzorczych. Wręcz przeciwnie, zdarza mi się wejść do rady nadzorczej jakiejś spółki i biegły rewident się wręcz cieszy z tego, że wreszcie ma z kim podyskutować. Bo tak funkcjonują biegli rewidenci. Analizują określony temat, pojawia się jakiś problem, mają wątpliwości, chcą te wątpliwości z kimś zderzyć, zanim sformułują ostatecznie swoją opinię. I to też jest rola rady nadzorczej, żeby taką dyskusję odbyć. Także biegli rewidenci nie unikają w dużych spółkach, w małych spółkach, duże firmy audytorskie, małe firmy audytorskie. Nawet miałem przypadek takiej jednoosobowej firmy audytorskiej. Też pan był bardzo zainteresowany taką dyskusję. Także tutaj moje doświadczenie jest inne. Natomiast jeśli chodzi o rady nadzorcze, no to owszem, bardzo różnie z tym bywa. Nawet historycznie dobrym obyczajem było, aby biegły rewident chociaż raz w roku pojawił się na posiedzeniu Rady Nadzorczej i omówił swoją opinię, już wydaną na temat sprawozdania finansowego. Zwykle była krótka prezentacja i zero pytań. I zdarzało mi się wchodzić do tego typu rad nadzorczych i dramatycznie zmienić te praktyki, bo one oczywiście są niemożliwe do utrzymania. Do dzisiaj zdarza się, że na przykład przewodniczący rady pyta się, czy zaprosić biegłego rewidenta. Ja mówię, co to za pytanie? Oczywiście zaprosił. Dobry postęp nastąpił wraz z wprowadzeniem komitetu audytu, bo ja rozumiem, że w Radzie Nadzorczej są reprezentowane różne zawody, różne kompetencje. Nie każdy jest finansistą, nie każdy jest gotowy dyskutować na temat zasad rozmowowości. Więc tutaj wyłonienie spośród członków Rad Nadzorczych Komitetu Audytu ułatwia to o tyle, że tam mogą być osoby, które faktycznie są w stanie i też mają czas na prowadzenie tego typu dyskusji z biegłym rewidentem. W czym jest problem? Trzeba zacząć od zrozumienia ról, tak? Że Rada Nadzorcza musi rozumieć, jaką rolę pełni w procesie audytu sprawozdań finansowych. Po drugie, jest kwestia kompetencji, prawda? I nawet jeżeli ktoś, nie wiem, jest prawnikiem i po prostu zasady rachunkowości to nie jego działka, to musi zrozumieć, że no dobrze, ale skoro tak jest, to trzeba inne metody pracy przejąć, by zapewnić, że ta interakcja właściwa jednak się odbywa. Dziękuję bardzo. Roman, jaka jest Twoja perspektywa? Dziękuję bardzo, Piotrze, za głos. Ja na to patrzę tak, że w ostatnich latach zrobiliśmy bardzo duży postęp. Czyli uważam, że relacja biegły rewident Rada Nadzorcza uległa znacznej poprawie. Tym niemniej mogę sobie przypomnieć, tak jak Rajmondo przed chwilką mówił, takie spotkania z Radą Nadzorczą, gdzie byłem zaproszony, chciałem troszeczkę podyskutować, chciałem zaprezentować jakiś punkt widzenia biegłego, a oczekiwanie było tylko jedno, żebym odczytał opinię i wyszedł. No i to powodowało, że ten kontakt trochę był taki formalny, a nie biznesowy. Gdzie tkwi ewentualnie jakiś obszar, który moglibyśmy poprawić? Bo moim zdaniem tu jest trochę jak w życiu. Czyli wina zawsze leży po obu stronach. Co to znaczy? To znaczy tyle, że zarówno po stronie rad nadzorczych można by
skoncentrować się na tych kompetencjach, o których dzisiaj mówimy w komitetach audytu spółek giełdowych, czyli kompetencjach dotyczących rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, ale z drugiej strony my jako biegli rewidenci powinniśmy też się uderzyć w pierś i pamiętać o tym, że powinniśmy trochę bardziej patrzeć na biznes w takich kontaktach, a nie tylko na same liczby, przepisy dotyczące rachunkowości, ale jak połączyć biznes z tymi liczbami. I to moim zdaniem jest cel na przyszłość. Pani Agnieszko, pani dyrektor, jaka jest twoja perspektywa? Piotrze, dalej pozwolę sobie mówić do ciebie po imieniu. Ja do ciebie zawsze mówię po imieniu. Okej, okay. Jasne. No więc tak, troszeczkę od mojej strony, ponieważ jak już mnie przedstawiłeś, jestem również biegłym rewidentem, więc jako biegły rewident absolutnie podzielam zdanie tutaj Roberta, że czasami jest problem z tą rozmową z radą nadzorczą. Natomiast no może tak również będąc dyrektorem Departamentu Kontroli, więc widzę to tak trochę wielowymiarowo, czyli z jednej strony widzę, że rzeczywiście no rady nadzorcze czasami nie dają szansy temu biegłemu rewidentowi porozmawianie ze sobą, co oczywiście no z punktu widzenia biegłego rewidenta stanowi duży problem. Dlatego, że on ma po prostu obowiązek porozmawiać z Radą Nadzorczą. On ma obowiązek powiedzieć mu, uzgodnić z nimi kilka kwestii. A już szczególnie, jeżeli chodzi o Komitet Audytu, no to tutaj już mamy szczególną rolę tej komunikacji pomiędzy biegłym rewidentem a Komitetem Audytu, więc ta komunikacja w zasadzie jest z punktu widzenia biegłego rewidenta po prostu nieodzowna. No i my tą komunikację oczywiście obserwujemy podczas kontroli post factum, czyli dokumentacja i badania. Obserwujemy jej zakres. I co mogliśmy jedynie potwierdzić? No to na przykład, że w ostatnim okresie to bardzo w tej komunikacji przeszkodziła pandemia. I jednak rady nadzorcze są szczególnie w niektórych podmiotach przyzwyczajone do komunikacji na żywo. W związku z tym, jeżeli tej komunikacji nie ma na żywo i stanowi to dla nich pewne utrudnienie, żeby w taką komunikację się włączyć. Więc no, tutaj pandemia nam tego zadania z jednej strony nie ułatwiła, a z drugiej strony w bardziej zaawansowanych podmiotach oczywiście ułatwiła, no, bo możliwa jest komunikacja z dowolnego miejsca. Natomiast absolutnie też potwierdzam, że po prostu ludzie są najnormalniej w świecie różni, czyli no ja rozumiem, że odbiorcy tej konferencji są w komitetach audytu zaangażowani w swoje prace, w związku z tym zazwyczaj się angażują właśnie w to, co robią. Natomiast są też takie rady nadzorcze, których tego zaangażowania nie ma i to jest bardzo ludzkie. Dzięki. Wrócimy jeszcze do twojej aktywności w Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, bo pewnie słuchają też nas biegli i mamy tutaj kilka ciekawych przygotowanych pytań, ale ja wrócę do tego nurtu z tematu naszej debaty. Jakie korzyści daje badanie sprawozdania finansowego Radzie Nadzorczej, Zarządowi, Wspólnikowi i Akcjonariuszowi? To jest ta myśl przewodnia. Dotknęliśmy obszaru współpracy z Radą Nadzorczą. Ale mam takie pytanie trochę filozoficzne. Waszym zdaniem, a dokładnie zwrócę się do Raimondo, dla kogo tak naprawdę pracuje biegły rewident? Twoim zdaniem. No, tu trzeba zacząć od podstaw, czyli to jest artykuł 4a ustawy o rachunkowości, który precyzuje, że nie tylko kierownik jednostki, czyli zarząd w przypadku konkurencyjnej, ale również członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie. Czyli Rada Nadzorcza, która od 100 lat zgodnie z kodeksem spółek handlowych opiniuje zgodność sprawozdania finansowego z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, jednocześnie odpowiada za to, że sprawozdanie spełnia wymogi przewidziane w ustawie. To jest daleko idąca odpowiedzialność, za którą również mogą posypać się
karę i inne konsekwencje nawet prawne. W związku z tym każdy członek Rady Nadzorczej powinien zadać sobie pytanie. No mam w ręku sprawozdanie finansowe i tu jest napisane, że mamy środki trwałe za 1 000 000 000 zł, powiedzmy. Skąd tak naprawdę ja wiem, że mamy środki trwałe za 1 000 000 000 zł? To jest jakby takie banalne pytanie, na które nie ma innej odpowiedzi niż w jaki sposób trzeba przeprowadzić procedury, które pozwalają to sprawdzić. I realia funkcjonowania rad nadzorczych nie pozwalają na to, aby już zwłaszcza indywidualny członek rad nadzorczych objechał wszystkie fabryki i sprawdzał, że tam faktycznie są środki trwałe za 1 000 000 000 zł. To brzmi absurdalnie. W związku z tym firma audytorska świadczy absolutnie kluczową usługę, bo według określonych standardów wykonywania zawodu przeprowadza określone procedury, które przy pewnych założeniach pozwalają mieć racjonalną pewność, że w granicach istotności te liczby, które znalazły się w sprawozdaniu finansowym, odpowiadają rzeczywistości. W związku z tym ja myślę, że z punktu widzenia mojej osobistej odpowiedzialności, zachowania należytej staranności w zakresie zgodności sprawozdania finansowego z wymogami, które są przewidziane w ustawie, to ta usługa jest absolutnie kluczowa i w związku z tym też mam jak najbardziej interes w tym, by po pierwsze dobrać właściwą firmę audytorską, którą mi świadczy tę usługę, po drugie aktywnie uczestniczyć w procesie tego badania, żeby móc na końcu tego procesu odebrać wynik tej usługi, która faktycznie daje mi tę racjonalną pewność. Także przechodząc do drugiej części pytania, dla kogo pracuje biegły rewident? Sama opinia jest adresowana do Rady Nadzorczej i do Walnego Zgromadzenia. Ja przypomnę a propos, że ustawowym standardem jest, że firmę audytorską wybiera Walne Zgromadzenie. Dopiero statut spółki może tę kompetencję przekazać Radzie Nadzorczej, co w Polsce jest standardem, ale nie jest to ustawowy standard. W sytuacji, kiedy Rada Nadzorcza wybiera firmę audytorską, Rada Nadzorcza jest pracodawcą dla biegłego rewidenta. To jest bardzo ważne, również w wymiarze psychologicznym, że biegły rewident wie, dla kogo pracuje. Historycznie takie rozdwojenie jaźni było bardzo częste. Ja to spotykałem się z tym w różnych spółkach. Owszem, Rada Nadzorcza formalnie podejmowała uchwały o wyborze firmy audytorskiej. Natomiast zarząd zbierał oferty, zarząd negocjował te oferty, zarząd decydował, jakie kryteria były ważne. Następnie zarząd szedł do Rady Nadzorczej z wybranym kandydatem. Słuchajcie, to jest najlepsza firma, która nam pasuje, wybierzcie ją, prawda? I następnie ten biegły rewident był tak trochę w potrzasku, bo z jednej strony on kontroluje sprawozdanie finansowe sporządzane przez zarząd, z drugiej strony on wie, że nikt poza zarządem nie miał wyboru na wpływ jego osoby do tego wyboru. Więc Rada Nadzorcza ma żywotny interes w tym, żeby ten stan rzeczy zmienić. Rada Nadzorcza musi przywłaszczyć sobie ten proces wyboru firmy audytorskiej. Zresztą dzisiaj ustawa już do tego obliguje, prawda? Narzucając określone wymogi do tego procesu, gdzie rola zarządu w tym procesie jest tak naprawdę zredukowana do czynności takich administracyjnych. Rada Nadzorcza musi wysyłać jasne sygnały, że biegły rewident pracuje dla Rady Nadzorczej. I to się objawia w kilku aspektach tej współpracy, tak? Bo na przykład biegły rewident powinien mieć jasny komunikat, że w razie jakichkolwiek trudności w procesie badania zawsze może się zwrócić do Rady Nadzorczej, do Komitetu Audytu, do Przewodniczącego Komitetu Audytu, to już są szczegóły, ale żeby ta komunikacja była jasna i żeby wiadomo było, kto komu płaci. Tak? Mogę na ten temat rozmawiać. Dziękujemy Ci bardzo. Zapytam za chwilę Romana o tą praktyczną stronę, dla kogo on tak naprawdę pracuje, ale żeby się przygotował do odpowiedzi, to jeszcze perspektywa Agnieszki w
W twojej ocenie, dla kogo pracuje biegły rewident? Ojej, ja troszeczkę muszę się nie zgodzić z Raimondo, chociaż z dużym zaciekawieniem słuchałam tego, co mówi i jak postrzega tak naprawdę biegłego rewidenta. Dlatego, że to, co powiedział, czyli że pracodawcą jest na przykład podmiot, czy pracodawcą jest rada, jest w lekkiej sprzeczności tym, co jest w rocie przysięgi składane przez biegłego rewidenta, czyli że będę jako biegły rewident wykonywać mój zawód w poczuciu odpowiedzialności i w moim postępowaniu będę kierować się zasadami etyki zawodowej i niezależnością. Czyli no z mojej perspektywy to tak, po pierwsze biegły rewident nie może pracować dla zarządu, bo to zarząd sporządził sprawozdanie finansowe. Rada nadzorcza również pośrednio odpowiada za sporządzenie tego sprawozdania finansowego. W związku z tym no, trudno powiedzieć, że on pracuje również dla Rady Nadzorczej, dlatego że bezpośrednio to on pracuje dla interesu społecznego. Czyli musi kierując się właśnie tą niezależnością, swoją pracę wykonać tak, żeby obiektywnie, czyli nie poprzez interes czy to zarządu, czy też Rady Nadzorczej, to sprawozdanie było jak najwierniej odzwierciedlało realną sytuację firmy. Natomiast może tak pośrednio to pośrednio to rzeczywiście biegły rewident pracuje dla Rady Nadzorczej, dlatego że on pracuje nad procesem poprawnego doskonalenia procesu przygotowania sprawozdawczości finansowej. Pośrednio tak. Natomiast dalej kierując się właśnie tą niezależnością, on musi wykazać, że to sprawozdanie jest jak najbardziej poprawne lub też wskazać jego wady lub zniekształcenia. Raimondo, jakiś komentarz, bo tak czekam, aż coś powiesz. Ale ja już powiedziałam. Do Raimondo mówię. A, do Raimondo, okej. Okay. Tak. Znaczy, są różne zawody, w których przedstawiciele składają różnego rodzaju przysięgi, tak, które obligują przedstawicieli tych zawodów do tego, by działać, nazwijmy to, dla większego dobra. I jak najbardziej się z tym zgadzam, to jest słuszne rozwiązanie. Natomiast firma audytorska wybiera radę na to. Firma audytorska decyduje w związku z tym, jakie wynagrodzenie zgadza się zapłacić. I rada nadzorcza też decyduje, czy jest zgoda na udzielenie dodatkowych zleceń. I rada nadzorcza też jest władna ocenić, że być może jednak jest jakiś problem ze sposobem wykonywania pracy przez firmę audytorską i trzeba by dokonać tutaj zmian. W szczególności na przykład zdarzało mi się powiedzieć firmie audytorskiej, że jedni rzeczy sobie określonego biegłego chciałby go wymienić i tak też się stało, prawda? Więc w tym sensie może trochę potocznie się wyrażam, ale pracodawcą dla firmy audytorskiej jest, czy zleceniodawcą jest Rada Nadzorcza. Jeszcze zwrócę uwagę, może to semantyka, ale to chyba jednak Rada Nadzorcza nie odpowiada za sporządzenie, to odpowiada za to. Natomiast Rada Nadzorcza odpowiada na to, aby na końcu tego procesu sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie. Dziękujemy Ci za komentarz. To Roman, do Ciebie. Dla kogo pracujesz? Dla zarządu, dla rady nadzorczej, dla akcjonariuszy, wspólników, może dla głównego księgowego? Powiedz swoją perspektywę. Tak, to jest, Piotr, bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że trzeba zacząć od tego, że w każdej firmie, w każdym biznesie, w każdej organizacji wygląda to trochę inaczej. I ciężko jest jednoznacznie określić. Natomiast ja bym powiedział tak. Miałem ostatnio przyjemność uczestniczyć w takim wykładzie na Uniwersytecie w Wiedniu. I człowiek, który zajmuje się corporate finance, powiedział tak. I nawet powołał się na literaturę, definiując biegłych rewidentów, że audytorzy są quasi independent, czyli quasi niezależni. Co to oznacza?
i miał na myśli właśnie to, o czym powiedział Raimondo, że jednak biegły rewident jest finansowany z pieniędzy tych osób, które mają być w jakiś sposób kontrolowane, sprawdzane. I to jest na pewno systemowa kwestia, która wymaga pewnie dyskusji. Natomiast dotychczas nie słyszałem i nie widziałem, żeby ktoś zaproponował lepsze rozwiązanie. I to powoduje, że tkwimy w tej sytuacji. I teraz do czego zmierzam jest druga kwestia. Dla kogo tak naprawdę pracuję, odpowiadając Piotr na twoje pytanie. Mieliśmy taką dyskusję ostatnio z partnerami u nas w firmie i doszliśmy do wniosku, że być może w przypadku spółek giełdowych na przykład jest to akcjonariusz mniejszościowy, czyli nie akcjonariusz, nie rada nadzorcza, nie zarząd. Dlaczego? Ponieważ zarząd, rada nadzorcza, akcjonariusz większościowy mają informacje finansowe po pierwsze wcześniej, po drugie znają firmy od podszewki. A my mamy zadbać o to, o czym mówiła również Agnieszka, czyli przysięgaliśmy tak, w naszym ślubowaniu, że będziemy dbać o interes społeczny. I w przypadku giełdy myślę, że ten free float, czyli akcjonariusz mniejszościowy, najbardziej patrzy na dane finansowe i najbardziej oczekuje rzetelności tych danych, czyli pracy biegłego rewidenta. Więc jakby to jest taki kierunek, oczywiście jeden z wielu, bo jest wielu użytkowników. Banki, firmy leasingowe, konkurenci, dostawcy, odbiorcy. Możemy o tym bardzo długo mówić. Natomiast z perspektywy tej naszej ostatniej dyskusji zwróciłbym uwagę, że jest to szczególna grupa w tych trzech, nazwijmy, organach spółek. Czyli mamy akcjonariuszy, członków rady nadzorczej, członków zarządu. I z tej grupy szczególnie zwróciłbym uwagę na akcjonariusza mniejszościowego. No bardzo ciekawe podejście tych, dbać o tych malutkich, tak można powiedzieć, tak? Ale dotknąłeś tematu niezależności, bardzo trudnego tematu i pewnie można by godzinami na ten temat dyskutować i to chyba nie do końca też chodzi o to, kto finansuje pracę biegłego, tylko często problem jest zupełnie gdzie indziej. Raimondo, jak ty widzisz problemy w niezależności pracy biegłych? Czy taki niezależny biegły to nie jest większy problem niż w ogóle by nie było badania? Jak ty oceniasz kwestię niezależności? Zacznę odpowiedź od nawiązania do wypowiedzi Romana, bo to jest problem z tymi akcjonariuszami mniejszościowymi. To jest problem podobny do kwestii niezależności członków rad nadzorczych. Był kiedyś taki postulat, że być może o niezależności członka rady nadzorczej powinno decydować poparcie ze strony akcjonariuszy mniejszościowych. Ja sam pełnię i pełniłem w przeszłości w wielu radach nadzorczych funkcje albo z rekomendacji, albo wprost z woli akcjonariuszy mniejszościowych poprzez głosowanie grupami. Także to jest to, co ja robię zawodowo. Jednak jednocześnie nie uważam, że tędy jest droga. To, że określony akcjonariusz mniejszościowy, mający określony interes, jakby przesądza o tym, kto jest niezależnym członkiem rady nadzorczej, jest ograniczeniem niezależności. Sorry, prawda? Dla mnie jedno z drugim się kłóci. Jeżeli ktoś jest niezależny, to znaczy, że naprawdę jest w stanie skupić się na tym, co jest słuszne z punktu widzenia szeroko rozumianego interesu spółki. Tu nawiązując do wypowiedzi Agnieszki, no to ta przysięga oczywiście jest właściwa w tym sensie. Zawody biegłego rewidenta i niezależnego członka rady nadzorczej mają jakieś podobieństwa. Dość wspomnieć o Urzędzie Skarbowym, które też polega na audycie sprawozdania finansowego przecież. Bo ile interesy między akcjonariuszem większościowym a mniejszościowym mogą być różne w pewnych kwestiach, to wszyscy się zgadzają, że podatków trzeba płacić jak najmniej. Prawda? Więc z punktu widzenia Urzędu Skarbowego no takie rozwiązanie nie jest interesujące. Nie? Więc jeżeli chodzi o niezależność biegłych rewidenta, czy szerzej firm audytorskich,
od zawsze właściwie propaguje rotację firmy audytorskiej. Uważam, że to jest bardzo ważne. Miałem wiele przykładów firm audytorskich, które od X lat, od wielu, wielu lat pełniły funkcję firmy audytorskiej określonej spółki. W związku z tym doszło do nawiązania relacji takich osobistych, które utrudniały w mojej ocenie niezależny audyt i też relacji biznesowych, zleceń dodatkowych, to wygodne. I zawsze jest argument, że firma audytorska, która nas audytuje od 10 lat, zna nas najlepiej. No oczywiście, że zna najlepiej po 10 latach, mimo co się dzieje. Natomiast zawsze w tego typu sytuacjach dążyłem do wybrania nowej firmy audytorskiej. Nowe spojrzenie na stare problemy było zawsze odświeżające. I ja szczerze mówiąc rozczarowany byłem i jestem trochę tym, że firmy audytorskie tak przeciwko temu rozwiązaniu się wzbraniały. I argumentem jest, że no tracę klienta, no ale przecież jak ja tracę klienta, ktoś innego pozyskuje, ten ktoś inny też traci klienta po iluś latach i ja mogę go pozyskać, prawda? Liczba audytów do wykonania na rynku jest taka sama i trochę konkurencji naprawdę nie zaszkodzi. Z kolei ten argument o tym, że po roku dopiero się poznajemy, zgadza się, powołanie firmy audytorskiej na rok jest złym pomysłem, zresztą ustawa nie pozwala, to jest minimum 2 lata. Natomiast jak już jesteśmy 5 lat czy 7 lat, teraz ten termin jest 10 lat, no to 10 lat to jest szmat czasu w polskich realiach. Te spółki nawet już nie są takie same, także to jest najwyższa pora na dokonanie rotacji. Niezależność w tym zawodzie i oczywiście to znaczy również niezależność od aspektów biznesowych, o których rozmawia, o których decyduje Rada Nadzorcza. Radzie Nadzorczej też trzeba umieć się przeciwstawić, to jest dla mnie jasne. Niezależny stan ducha biegłego rewidenta to jest kluczowy czynnik sukcesu, jeżeli chodzi o wiarygodność audytu. Zresztą tak samo jest z niezależnymi członkami Rady. Agnieszko, jakiś komentarz odnośnie niezależności? Chcesz coś dodać? Bo mam dla Ciebie kolejne pytania, ale to za chwilę. Okej. Znaczy, prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o niezależność, rotację, może tak, może troszeczkę do wątku rotacji, bo wątek rotacji jest niezwykle ważny. Ja prawdę mówiąc trochę jestem, będę niepopularna, ale jestem przeciwnikiem aż tak długiego okresu rotacji, jaki jest obecny, czyli tego, którego jest to Unii Europejskiej 10 lat. To troszeczkę widać po Wirecardzie, gdzie ta rotacja 10-letnia zdecydowanie nie zadziałała dobrze. Czyli w naszej praktyce, czyli w praktyce nadzoru zdecydowanie widać, że tam, gdzie nie ma obligatoryjnej rotacji, to ten brak zmiany biegu rewidenta dramatycznie skutkuje nadmierną zażyłością. To chociażby widać czasami po spółkach niekonektowych, czyli również notowanych, tylko że na innym rynku, gdzie ta nadmierna zażyłość, na przykład badanie przez kilkadziesiąt lat przez tego samego biegłego rewidenta, który w międzyczasie zmienił kilka firm, ale dalej jest to ten sam biegły rewident, czyli nawet nie ta sama firma, ale ten sam biegły rewident. To skutkuje właśnie tą nadmierną zażyłością, brakiem tego spojrzenia takiego obiektywnego na daną firmę, takim efektem halo, tym psychologicznym, że no, znamy już człowieka, więc on będzie zawsze taki sam, jaki był na samym początku. Co absolutnie nie powinno mieć miejsca z punktu widzenia biegłego rewidenta, właśnie taki sposób spojrzenia, szczególnie w kontekście standardów badania. No, rotacja zabezpiecza przed czymś takim, zabezpiecza też przed jedną ważną rzeczą, przed tym, że firma badana jakby nie ma tego efektu zaskoczenia, czyli jak ja jeszcze chodziłam na badania, to jeżeli w czasie pierwszego roku badania słyszałam, a poprzedni biegły rewident czegoś takiego nie chciał, no to już
abstrahując od tego, czy był to fakt, czy też no, tak mi powiedziano, to dla mnie to była bardzo ważna, ważna wskazówka, że podmiot nie jest przygotowany do odpowiedzi na takie pytanie. Czyli stawało się to pretekstem do tego, żeby pogłębiać zrozumienie danego podmiotu, zrozumienie jego procesu. Czyli efekt rotacji tutaj no, znajdował bardzo silne odbicie w lepszym przyjrzeniu się procesom kontrolnym, czyli to, o czym Reinemund mówił, czyli wymuszeniu większej niezależności, większej niezależności spojrzenia na to. Czyli tak trochę o tej rotacji. Ale to bardzo ciekawe, bo mówiąc o rotacji 10 lat, tak naprawdę mówimy o rotacji w JZP, czyli mniej więcej tam kilkuset spółkach, cała gama wszystkich niegiełdowych, w tym New Connectowych, nie ma takiego obowiązku rotacji, więc to jest pewnie olbrzymie wyzwanie dla wszystkich, żeby sobie zdać z tym radę i pewnie nie tylko rad nadzorczych, ale dla całego rynku. Ale korzystając, Agnieszko, że jesteś i że jesteś przedstawicielem pana, to zadam pytanie w imieniu biegłych. Roman, w twoim imieniu zadam pytanie, że może nie chcesz go zadać. Jak pana podchodzi do komunikacji z radą nadzorczą lub do braku komunikacji z radą nadzorczą? Czy tu jakieś są planowane zmiany? Może jak to z twojej perspektywy wygląda? Więc tak, może odpowiadając na pierwszą część pytania, czyli jak my podchodzimy. W zasadzie jest to bardzo prosta odpowiedź, dlatego że podchodzimy no, tak, jak mówią o tym standardy. Już troszeczkę tam wspomniałam wcześniej, czyli powiedziałam, że po prostu zwracamy uwagę na to, czy ta komunikacja jest przynajmniej taka, jaka jest wymagana przez standardy, czy ona istnieje na wszystkich etapach, na których powinna być wymagana, czy ona jest udokumentowana, czy z tego, że znaleźliśmy na przykład jako biegli problemy w kontrolach, w sposobie działania kontroli została sporządzona jakaś informacja dla rad nadzorczych, został przekazany ten problem, czy poinformowaliśmy również o możliwych zastrzeżeniach do sprawozdania wraz z uzasadnieniem, czyli całość tego normalnego procesu badania jest jak najbardziej kontrolowana z perspektywy poprawności, zgodności ze standardami, więc pana to jak najbardziej robi. Natomiast czy są planowane zmiany? Tak. Tak, to tutaj od razu powiem troszeczkę o takich rzeczach, których chcielibyśmy zrobić. Myślę, że one będą dla nas wszystkich bardzo ciekawe. Dlatego no tutaj nie będziemy prekursorami. Prawdę mówiąc, przyglądałam się od ubiegłego roku mocno PCAOB, czyli amerykańskiemu nadzorowi. I ich działania w tym względzie są niezwykle ciekawe, ponieważ oni stwierdzili, że należy do procesu kontroli jakby włączyć chęć współpracy z komitetami audytu, czyli tutaj już trochę zawężenie z komitetami audytu, czyli w czasie kontroli spróbować porozmawiać z tymi reprezentacjami komitetów audytu, które trafiły do z akt kontroli w ręce nadzoru. I prawdę mówiąc, efekty tego są naprawdę bardzo fajne, bo jeżeli by Państwo przeczytali właśnie ostatni raport, który chyba jest pierwszym takim raportem z takich inspekcji i z tego, co się działo w PCAOB, to widać jakie informacje przekazały Komitety Audytu, tych wywiadów było około 400 w roku 2019, więc całkiem sporo. No nie liczymy na aż tak dużo, ale no, chcielibyśmy coś takiego w ciągu perspektywy kilku najbliższych lat zacząć, właśnie taką dyskusję z komitetami audytu, dyskusję o tym, jak działają właśnie firmy audytorskie, gdzie widoczne są ich braki i no, na którą część należałoby zwrócić szczególną uwagę. No, koledzy amerykańscy są niezwykle otwarci w swoim raporcie i no, bardzo wyraźnie artykułują to, czego czasami nam nie wypada tak bezpośrednio powiedzieć. No, mamy troszkę inną kulturę komunikacyjną, jednak tam jest ta
to znacznie wyższa otwartość. Natomiast co jeszcze, jeżeli chodzi o kontrolę i o zwiększenie tego, no to z jednej strony chcielibyśmy na naszej stronie internetowej publikować i już publikujemy pewne informacje, które mogą być przydatne nie tylko dla biegłych rewidentów czy firmy audytorskiej, ale również mogą być przydatne dla komitetów audytów. A w niedługim czasie, no to w ramach jakiegoś tam może szerszego feedbacku planujemy również zorganizowanie konferencji skierowanej między innymi do rad nadzorczych, a związanej z ładem korporacyjnym. To bardzo dobre informacje, że Pana chce edukować, to z tego się bardzo należy cieszyć. Tym bardziej cieszymy się, że jesteś obecna na konferencji Rada Nadzorcza i będziemy ten temat na pewno monitorować. Roman, takie zmiany wydają się ciekawe? Moim zdaniem bardzo ciekawe zdanie. Dzisiaj wiele firm, również europejskich, czy nie tylko firm, czy instytucji, wzoruje się na standardach amerykańskich. Już nie wspomnę o samych IFRS-ach, tak, które są oczywiście niezależne od US GAP-ów, ale cały czas idziemy w tym samym kierunku. Więc wydaje mi się, że to podejście jest jak najbardziej słuszne. Ja w ogóle wśród biegłych miałem taki często niepopularny pogląd, bo jestem też członkiem Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Katowicach. I ja często się wypowiadałem w ten sposób, że z mojej perspektywy to jest bardzo dobry ruch, że oddzielamy od PIBR-u kontrolę. Dlaczego? Ponieważ ja jako biegły wielokrotnie w historii, a jestem już biegłym od 2004 roku, nie byłem przekonany, czy PIBR jest po to, żeby mnie kontrolować i walnąć pałką po głowie, czy po to, żeby mi pomóc. Teraz dla mnie jest sprawa jasna. PIBR jest po to, żeby im pomóc, Pana jest po to, żeby mnie skontrolować. Więc wydaje mi się, że ten kierunek jest jak najbardziej systemowo racjonalny. Ciągle wszyscy czekamy na to, co się wydarzy w kolejnych latach, tak? No bo Pana ciągle, można powiedzieć, jest w jakiejś początkowej fazie, zakładam, swojego funkcjonowania, bo jak dobrze kojarzę, to jest okres półtorej roku, jak dobrze liczę, tak? Od 1 stycznia ubiegłego roku. Tak, 1 stycznia ubiegłego tak, roku. Czyli to jest ciągle krótki czas, ale wydaje mi się, że kierunek jest jak najbardziej słuszny i tego bym oczekiwał, żebyśmy wzorowali się też na innych dużych instytucjach. Zrobiło się trochę sensacyjnie, ale może nie idźmy tą ścieżką, którą tutaj wspomniałeś. Szanowni Państwo, zostało nam około 10 minut do końca naszej debaty. Chciałbym ten czas wykorzystać na taki aspekt edukacyjny. Roman, to będzie do Ciebie pytanie. Rady nadzorcze spotykają się oczywiście z biegłym, czy chcą się z tym biegłym spotykać. I mam takie trzy obszary, które chciałbym, żebyś nakreślił jako takie, wydają się mi, i chyba nie tylko mi, ważne z punktu widzenia badania. Pierwszy obszar to jest planowanie badania. Co to w ogóle jest planowanie badania? Drugi to jest istotność, też chyba często niezrozumiały w wielu obszarach. I trzecie to jest coś, co jest pewną nowością w sprawozdaniu z badania, kluczowe sprawy badania. A potem poproszę jeszcze Rajmondo, żeby powiedział, jak on widzi te trzy płaszczyzny z punktu widzenia członka Rady i niebiegłego. Najpierw Roman, proszę. Dziękuję, Piotr. Szanowni Państwo, ja o tym mówię na szkoleniach przez 2 dni. A tu masz 4 minuty. Spróbuję w 4 minuty. Otóż potwierdzam, że przyszłość audytu, zwłaszcza audytu w Polsce, to jest koncentracja się na planowaniu badania i koncentracja na kluczowych sprawach badania. Czyli biegły rewident, zakładając, że ma budżet czasowy na badanie, i ja przyjmuję, że jeżeli badamy przeciętnego rozmiaru firmy, co to znaczy przeciętnego rozmiaru? Kilkadziesiąt milionów złotych obrotu, kilkadziesiąt milionów złotych sumy aktywów, do 100 załóżmy. To nasz budżet łączny to są około 2 tygodnie zespołu 2-3-osobowego. Jeżeli chcielibyśmy skoncentrować się na wszystkim, a często nasi biegli, mam takie wrażenie i takie są też moje doświadczenia, bo pracowałem w różnych firmach i z różnymi biegłymi,
koncentrujemy się za bardzo na wszystkim, a przez to na niczym. Czyli ja osobiście jestem zwolennikiem silnego planowania. To wchodzi strategia badania, czyli dzielimy pracę w zespole, tworzymy harmonogram, koncentrujemy się na ryzykach i potem w oparciu o tą strategię przeprowadzamy badania, głównie w tych kluczowych obszarach. I na razie bardzo ubolewam, że tylko dla JZP, czyli dla jednostek zainteresowania publicznego, mamy obowiązek zamieszczania w sprawozdaniu biegłego kluczowych spraw badania. Ja teraz, czytając sprawozdania biegłego, naprawdę zacząłem je czytać. Wcześniej nie czytałem, bo każda opinia wyglądała tak samo. Nie było sensu je czytać. Dzisiaj ona wnosi, moim zdaniem, jakąś wartość. Więc tak jakby nie przedłużając tego do dwóch dni, powiedziałbym, że to jest przyszłość audytu. Raimondo, twoja perspektywa? Więc tak, po kolei. Ja nie jestem biegłym rewidentem. Dlatego do ciebie jest to pytanie. Jestem doradcą inwestycyjnym, analitykiem i coś tam wiem o zasadach rachunkowości, wyobrażam sobie, jak funkcjonuje audyt. Natomiast no, nie jestem w stanie tak ogólnie rzecz biorąc, do biegłego rewidenta i mówić mu, jak on ma wykonywać swój zawód. Natomiast z mojej strony udział Komitetu Audytu w planowaniu badania jest ważny. Jest, po mojej stronie jest kilka celów, które mam do osiągnięcia przy tej okazji. Po pierwsze, chcę upewnić się, że proces jest dobrze zorganizowany po obu stronach, że oczekiwania się zgadzają, przepływ dokumentów, dostęp do informacji, dostępność personelu, żebyśmy zmieścili się w harmonogramie czasowym, żeby nie było niespodzianek. Niespodzianki też a propos są ważne, prawda? Bo one się zdarzają i nie powinny zdarzać się dzień przed publikacją. I drugi element jest taki, aby nasze oczekiwania w stosunku do procesu badania, żeby one były wklejone do tego procesu. I to chodzi o to, że jeżeli ja patrząc na spółkę z punktu widzenia Rady Nadzorczej, identyfikuję pewne obszary, gdzie mi się wydaje, że są jakieś wątpliwości, pytania, czy może obszary ryzyka, które być może no, nie są tak oczywiście widoczne dla wszystkich. Staram się zadbać o to, po prostu poprosić biegłego rewidenta o to, żeby również ten aspekt w uzgodniony sposób włożyć do tego planu badania, żeby też nie było tak, że ja zaskakuję biegłego rewidenta dzień przed publikacją, zadając mu trudne pytania w obszarze, na które być może nie zwracał takiej uwagi, jak ja uważam, że należałoby to zrobić. To jest związane też z aspektem istotności. Biegli rewidenci, ja rozumiem, mają swoje zawodowe standardy, oni określają pewne progi istotności i zwykle na etapie badania przychodzą do Komitetu Audytu, pokazują te progi i pytają, czy są jakieś uwagi. Bardzo rzadko do tego mam uwagi, one są racjonalne i ja rozumiem, że jest związek między progiem istotności a pracowolnością badania, tak czy to jest jakiś kompromis. Natomiast nierzadko zdarza się, że ja uważam, że jakiś aspekt jest istotny, jakiś aspekt badania jest istotny, pomimo, że ten aspekt być może nie spełnia tego kryterium progowego wyrażonego w złotych polskich. Można podać bardzo łatwy przykład. W bardzo dużej spółce próg istotności do badania finansowego ma być 10 milionów złotych, natomiast w transakcji z żoną członka zarządu no 10 milionów złotych to już jest trochę dużo, prawda? Może 100 tysięcy jest bardziej adekwatne, bo po prostu nie chcemy, aby tu dochodziło do jakichś nieprawidłowości, bo to miałoby znacznie szersze reperkusje niż jakiekolwiek drobne zniekształcenie sprawozdania finansowego. Więc zdarza mi się identyfikować tego typu obszary i wtedy też komunikuję biegłym rewidentowi, że to jest obszar, który też jest istotny. No? I że będę o to się pytał, kiedy już będziemy na końcu
tego procesu. Natomiast jeżeli chodzi o kluczowe sprawy badania, ja się zgadzam w pełni z Romanem, to jest bardzo pożyteczna innowacja i mogę to mówić nie tylko jako członek rad nadzorczych, ale również jako inwestor w wielu spółkach giełdowych. Te kluczowe obszary badania, one dostarczają bardzo interesującej lektury. Faktycznie podnoszą wartość samej opinii, samego dokumentu, który przestał być tak zwany boilerplate, prawda, i nagle zawiera treść, która od razu, prawda, bo ja biorę, zaczynam lekturę od opinii biegłego rewidenta, od razu wiem, gdzie są obszary, które no, z jakiegoś powodu no, zostały uznane za kluczowe, jak nazwa wskazuje. Także tego wcześniej nie było. Trzeba było, nie wiem, na stronie 130 sprawozdania finansowej trzeba było to samemu wykryć, a teraz biegły rewident daje mi to na talerzu. I to jest istotne nie tylko dla inwestorów, ale też dla rad nadzorczych, zwłaszcza jeśli pamiętamy o tym, że w radach nadzorczych są też niefinansiści, czy osoby, które nie biorą udziału w pracy Komitetu Audytu i też odnoszą jednak z tych kluczowych kwestii, ja myślę, istotną wartość dodaną w rozumieniu procesu istotnych kwestii, na które należy zwracać. Dziękuję bardzo. Dotknęliśmy oczywiście tylko minimalnie, jak powiedział Roman, dwa dni można by mówić o tych tematach. Natomiast cały jutrzejszy dzień jest oczywiście poświęcy kwestii edukacji i zachęcam do aktywnego udziału również jutro, w szczególności o godzinie 11, gdzie koledzy Romana wygłoszą prelekcję na temat takiego obszaru, który się wydaje kluczowy, szczególnie w roku, który dotknął nas z powodu COVID-u, czyli szacunki pozycji bilansowych, czyli jakie są problemy, jakie są wyzwania związane z szacowaniem aktywów i pasywów. To jutro o godzinie 11. Powoli się zbliżamy do końca. Ja nie wiem, pytam moją realizację, czy możemy wyświetlić planszę, która jest przygotowana. Nie wiem, czy jesteśmy na to przygotowani już. Ja pewnie za chwilę się pojawi. Roman, to wasza plansza. Proszę słowo komentarza. Dziękuję, Piotrze. Dlaczego postanowiłem tutaj w tej planszy pokazać na środku biznes? Czyli skoro mówimy o relacji przede wszystkim biegły rewident, rada nadzorcza, oczywiście zarząd jest też w tej relacji, to moim zdaniem pamiętajmy o tym, że sprawozdanie finansowe ma przede wszystkim opisywać rzetelnie sytuację finansową i majątkową firmy. Rzetelnie to znaczy zgodnie z rzeczywistością, a rzeczywistość to jest biznes. I jest taka też zasada w rachunkowości, która mówi o przewadze treści nad formą. I właśnie treść ekonomiczna to jest zrozumienie biznesu. I ja w ten sposób zawsze podchodziłem do audytu, do badania sprawozdań finansowych, że przede wszystkim zrozumienie biznesu powoduje, że ja mogę złapać kontakt z radą nadzorczą, z zarządem i mogę lepiej badać sprawozdania finansowe. Taka sytuacja, którą kiedyś mieliśmy u klienta, będąc młodym asystentem, przyjechał do nas biegły, taki doświadczony i on mówi tak do mnie: Romek, zbadałeś zatrudnienie? A ja mówię, no tak, zbadałem. Ile jest zatrudnionych? Ja mówię, 250 osób. Mają inne zakłady? Ja mówię, no chyba nie. A on mi mówi, Romek, ja się przeszedłem po zakładzie, ja tam nie widziałem więcej niż 30 osób. Gdzie widziałeś 250 osób? Tak, czyli popatrzenie na to, co w rzeczywistości nas otacza, na to, jak ten biznes funkcjonuje, jest moim zdaniem kluczowe. I nie chciałbym dzisiaj wytykać błędów radom nadzorczym, bo każdy popełnia błęda. Jeżeli miałbym wytknąć błędy sobie, jako biegłemu rewidentowi, jako naszemu zawodowi, to uważam, że ciągle musimy podążać za zrozumieniem biznesu i tych kluczowych spraw, o których tu tylko mówiliśmy, czyli kluczowych ryzyk, na których powinien się w mojej ocenie biegły koncentrować. Dziękuję bardzo, dziękuję. Ostatni punkt mojej agendy,
była prośba o to, żebyście przygotowali jakieś motto, przesłanie, które chcemy przekazać radom czy biegłym. Kto z was chce jakieś słowo? Proszę, Agnieszka, proszę. Okej, okay, dobrze, czyli tak. No, przede wszystkim bardzo, bardzo fajnie, że w tytule znalazła się parafraza z prezydenta Kennedy'ego, w tytule tego panelu. Czyli nie pytaj, co spółka może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz spółce dać. No, 50 lat minęło, okej, okay, parafraza jest bardzo, bardzo nadal adekwatna. Rola biegłego rewidenta, no taką, jaką my postrzegamy, to jest rola strażnika zaufania publicznego w obrocie gospodarczym. To, co Roman powiedział, jest niezwykle aktualne, również z punktu rozumienia nadzoru. Czyli działamy w interesie społecznym, co stawia nas, biegłych rewidentów, obok takich zawodów jak sędzia czy lekarz i w związku z tym no, musimy zrobić tak, żeby rynek chciał ufać temu, co piszemy, że my się na tym znamy, że wiemy, co robimy i że przez to nasze zobowiązanie do przestrzegania standardów, bycie niezależnym, to, o czym piszemy, czyli to sprawozdanie, jeżeli już napiszemy o tym, że jest dobre, to znaczy, że jest dobre. Natomiast to, co jeszcze chciałabym tak może tak trochę z boku dodać, to jest to, że no, pana de facto troszeczkę wspomagając komitety audytu, wspomagając Rady Nadzorcze, zmieniło wzorem znowu amerykańskim sposób raportowania wyników kontroli. Tutaj, jeżeli chodzi o nadzór amerykański, oni zachęcają do tego, żeby część niepoufna o tak raportu była udostępniana również komitetom audytu, czyli akurat myśmy zmienili tak raport z kontroli, żeby pierwsza część tego raportu mogła być udostępniona i myślę, że to jest taka dosyć cenna informacja dla rad nadzorczych komitetów audytu, że już podmioty kontrolowane mogą się tym dzielić. Mogą się tą pierwszą częścią podzielić i tak też robią właśnie na rynku amerykańskim, że jest możliwość porozmawiania o tym, co tam troszeczkę może nie zadziałało i w czym moglibyśmy być lepsi jako firma audytorska po to, żeby audyt był jeszcze bardziej skuteczny i żeby ta rola strażnika zaufania publicznego mogła być jeszcze lepsza. Ja obiecuję, że na portalu nadzorkorporacyjny.pl zawsze będą najświeższe informacje z Pany. Obiecuję to. Panowie, jeszcze motto macie jakieś? Czy cisza będzie? Bo nasz czas minął. Proszę, Rajmondo. Tak. No, tak ogólna myśl. Regulacyjna pętla zaciska się szybciej niż następuje rozwój kadrowy. Mówię o członkach rad nadzorczych. Oni powinni inwestować w edukację. Taka moja wskazówka. Dotyczy w szczególności kwestii finansowych, sprawozdawczości finansowej, gdzie jest no, dużo luk, tak ja to oceniam. Ja stwierdzam to bardzo prosto, tak? Jeżeli jest pytanie Rady Nadzorczej z Komitetu Audytu z biegłym rewidentem, a ja jestem jedyną osobą, która zadaje jakiekolwiek pytania, no to tu mamy pewne luki, tak mi się wydaje. A druga myśl, która za tym idzie, jest taka, że no niestety akcjonariusze za tą edukację muszą być gotowi zapłacić. Niestety to też jest, myślę, pewien aspekt, który wymaga uwagi ze strony akcjonariuszy, zwłaszcza instytucjonalnych. Roman, masz 15 sekund. No to ja chciałem tylko podziękować i dodać, że nawiązując do poprzedniego panelu, który również słuchałem, przeglądałem się mu, była mowa o ESG. Myślę, że to też jest temat na przyszłość dla biegłych rewidentów. Tym bardziej, że my dzisiaj z Piotrem siedzimy w Katowicach. I nie wiem, czy Państwo słyszeliście ten taki dowcip, ale w momencie, kiedy w Katowicach było takie spotkanie klimatyczne, środowiskowe, globalne, to taki dowcip przeczytałem w internecie, że Śląsk to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie w chmurze przechowasz nawet swój węgiel. Więc to jakby trochę a propos tego motta na przyszłość, że to ESG jest również być może jednym z zadań biegłego rewidenta na przyszłość. Dziękuję bardzo za
bardzo inspirującą rozmowę. Myślę, że mam nadzieję, że była ona inspirująca zarówno dla członków rad nadzorczych, jak i biegłów. Biegłych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.